odbędzie w tym miejscu. Liczymy na to, że cały ten teren zgodnie z tym studium będzie stanowił zaplecze terenu pod inwestycję związaną z obsługą ruchu kolejowego. Tuż przed świętami dosłownie dla gminy Zalesie przywiózł Pan prezent? Tak, to wspaniały prezent związany z realizacją inwestycji budowy parku logistycznego w Małaszewiczach. To porozumienie, które podpisaliśmy, dotyczy budowy wiaduktu na Zaborzu i tego, co pewnie Państwo wszyscy oglądacie każdego dnia, to znaczy zmniejszeniu obciążenia tutaj mieszkańców gminy Zalesie od tak licznych tirów, które, jak ja rozumiem, utrudniają Państwu życie. Budowa parku logistycznego w Małaszewiczach spowoduje zwiększenie przewozu towarów przez przejście graniczne Brześć-Terespol, co z pewnością będzie oznaczało jeszcze więc zwielokrotnienie przejazdu tirów przez gminę w celu uniknięcia nadmiernego obciążenia mieszkańców ciężkim ruchem kołowym. Wspólnie z panem wójtem gminy Zalesie zdecydowaliśmy się podpisać porozumienie, którego elementarnym, głównym elementem jest budowa wiaduktu na Zaborzu, który pozwoli na odciążenie ruchu lokalnego od ciężkiego ruchu kołowego. Tak, rzeczywiście to jest bardzo ważne wydarzenie. W szerokim tego słowa znaczeniu kolej jest bardzo ważnym miejscem pracy także dla mieszkańców gminy Zalesie. Dzisiaj zostało podpisane porozumienie, w oparciu o które inwestor wykona wiadukt przez przejazd kolejowy na drodze do Zaborza. I można tutaj postawić pytanie, co ten wiadukt nam da. Ten wiadukt będzie miał dużo pozytywnych cech, dużo pozytywnego znaczenia. Po pierwsze, z punktu widzenia gminy, otworzy ten teren za torami w ulicy Dobryńskiej, tam gdzie jest ten terminal Zaborze, dla przyszłych inwestorów. Gmina Zalesie tutaj też dołoży starań. Liczymy na dobrą współpracę, tak jak dotychczas z panem prezesem, że wspólnymi siłami uda nam się jeszcze zrealizować kolejny etap inwestycji. To jest pierwsze bardzo takie ważne znaczenie tego zadania. Drugie to jest takie, że dzisiaj pojazdy, które przywożą towar z terminali, blokują, czasami tarasują drogę krajową, a wiemy, że tam są zabudowania i to powoduje poważne uciążliwości dla mieszkańców. Wybudowanie tego terminalu znacznie upłynni ruch. Także tutaj ja ze swojej strony w imieniu mieszkańców, samorządu gminy Zalesie własnym, chciałbym podziękować panu prezesowi, że ten temat został zauważony, że został podjęty i po tych rzeczywiście długich negocjacjach, bo mamy swoje marzenia, swoje chęci, swoje cele, ale i mamy określony stan prawny i możliwości finansowe, że nie wszystkie marzenia spełniają się, ale to jest bardzo ważny krok w tym kierunku, żeby można było śmiało powiedzieć, że jest to też otwarcie drzwi do dalszego rozwoju gminy Zalesie. A tym samym i portu Małaszewicze, bo Wólka Dobryńska i kilka tych jeszcze innych punktów na terenie gminy Zalesie są ważną częścią w rozumieniu tego prawa, w rozumieniu tego znaczenia faktycznego, ekonomicznego portu Małaszewicze. Harmonogram jest znany. Chcielibyśmy rozpocząć inwestycje budowy parku logistycznego w Małaszewiczach w czerwcu 2022 roku.
czyli mniej więcej za półtora roku, jednym z pierwszych elementów realizacji tej inwestycji w pierwszych fazach będzie właśnie budowa wiaduktu na Zaborzu. I ten wiadukt, który powstanie, zakładamy, że jego szacunkowa wartość dzisiaj będzie wynosić w granicach do 100 milionów złotych. To jest potężna wartość, ale to jest związane z tym, że ze względu na przewidywane obciążenia ciężkiego ruchu kołowego, ten wiadukt musi być zbudowany na najwyższym poziomie, z najlepszych elementów, musi być odporny, jak również, o czym rozmawialiśmy wielokrotnie z gminą, nie może gminy nadmiernie w przyszłości obciążać koszt jego utrzymania. Dlatego bardzo nam zależy, aby ten wiadukt był zrobiony zgodnie z najlepszą sztuką, zaprojektowany przez najlepszych ludzi i wykonany z największą starannością. Dlatego ten koszt jest aż tak potężny. Przewidywany dzisiejszy koszt. Ten wiadukt będzie miał szacowaną dzisiaj długość ponad 100 metrów. Będzie prowadzić nad głównym połączeniem i nad naszymi liniami kolejowymi, które pozostają zarówno w gestii, generalnie w gestii kolei. Korzystając z okazji, chciałbym jeszcze powiedzieć dwa słowa. Proszę Państwa, kolej zawsze była blisko ludzi. Kolej zawsze była blisko samorządu terytorialnego. My, realizując budowę parku logistycznego w Małaszewiczach, to co powiedział Pan Wójt Sikora, zwróciliśmy uwagę, że musimy rozwiązać nierozwiązany do tej pory problem natężenia ciężkiego ruchu kołowego. I po to, żeby z tego miejsca wyprowadzić te, no można powiedzieć, tysiące tirów, które stanowią no, tak wielką uciążliwość dla mieszkańców gminy Zalesie, postanowiliśmy ze szczególną starannością skupić się na tym wiadukcie, którego celem jest wyprowadzenie właśnie tych tirów, odciążenie mieszkańców od tej no, niezwykłej uciążliwości, którą Pan może zobaczyć za oknem. No właśnie. Ja chciałbym też dodać, że wiadukt ten jest w ciągu drogi gminnej. Dzisiaj w tym miejscu, gdzie będzie budowany wiadukt, tam jest pas drogowy, bo ta droga, która była wybudowana wiele lat temu, została całkowicie już zniszczona. Tamtej drogi nie ma. I te pojazdy, które dzisiaj korzystają z terminalu Zaborze, z innych terminali, to mają bardzo uciążliwy dojazd. Wybudowanie tego wiaduktu i połączenie z drogą krajową numer 2 poprawi jakość drogi, a tym samym będzie rzeczywiście dojazd taki, jaki powinien być już dzisiaj w XXI wieku. Także jest to inwestycja dla nas bardzo ważna. Zbliżamy się do świąt i myślę, że podpisanie tej umowy też jest świętem i tutaj może w tym momencie ja chciałbym życzyć panu prezesowi i wszystkim ludziom, którzy pracują na kolei, którzy zajmują się tą inwestycją, żeby te marzenia i w zakresie działalności zawodowej, ale i prywatne, spełniły się, żeby ten już nowy rok, za chwilę 2021, był też rokiem, gdzie my będziemy mogli zdjąć maski, porozmawiać i wypić spokojnie kawę i wmurować za jakiś czas ten kamień węgielny, na który czekamy.